Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 4, w wersetach od 14 do 30? Jezus wrócił w mocy ducha do Galilei. Rozeszła się o nim wieść po całej okolicznej krainie. Nauczał w ich synagogach i był chwalony przez wszystkich. Przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany. Wszedł według swojego zwyczaju w dzień odpoczynku do synagogi i wstał, żeby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. I gdy rozwinął księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, dlatego namaścił mnie, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnionych na wolność, abym ogłosił miłościwy rok Pana. Gdy zwinął księgę i oddał ją słudze, usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były na niego zwrócone. Zaczął do nich mówić: Dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Wszyscy dawali mu świadectwo i dziwili się słowom łaski, które pochodziły z jego ust. Mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Powiedział do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Co słyszeliśmy, że uczyniłeś w Kapernaum? Uczyń i tu, w twojej ojczyźnie. Powiedział: Zaprawdę upowiadam wam, żaden prorok nie jest przyjęty w swojej ojczyźnie. Prawdziwie powiadam wam, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do Sarepty, miasta Sydonu, do kobiety będącej wdową. Wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Wszyscy w synagodze, gdy to słyszeli, napełnieni byli wściekłością. Gdy wstali, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili go na szczyt góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go zrzucić na dół. Jednak on przeszedł przez środek nich i się oddalił. Kuszenie Pana Jezusa przez szatana poprzedzało jego oficjalną służbę, podobnie jak wydarzenia w Getsemane poprzedzały męki Golgoty. Jego działalność i postępowanie opierały się na zwycięstwie nad przeciwnikiem. W nim, tym posłusznym człowieku, nie znajdujemy nic, co mogłoby ograniczyć moc i działanie Ducha Świętego. Tak więc został zaprowadzony do Galilei, aby w tej wzgardzonej części kraju rozpocząć służbę. Spośród ewangelistów jedynie Łukasz opisuje pobyt Jezusa w synagodze Nazaretu. Tam Chrystus przeczytał słowa proroka Izajasza, które mówiły o upadku narodu i jego odbudowie po wcześniejszym sądzie. Wybrał z tego fragmentu wiersze dotyczące jego osoby i działania w łasce. W pewnym momencie przerwał w środku zdania. O dniu pomsty nie przeczytał. Pan przyszedł w łasce i w prawdzie. Sąd odłożył na czas późniejszy.
Całe jego życie było wypełnieniem tego wiersza poprzez słowa i czyny. A jaka była reakcja jego rodaków? Niewiara. Zamiast aprobaty i radości z powodu wypełnienia się słów proroków. Co uczynił Pan? Nie bronił się w swej mocy, lecz wskazał na łaskę Bożą, z którą już wtedy, po odrzuceniu jej przez Izraela, zwrócił się do narodów. Niestety, prawda nie osiągnęła ich serc. Czy ludzie ci swoją postawą nie objawili myślenia całego narodu? Gdyby tylko mogli, natychmiast by go zgładzili. Ale jego czas jeszcze nie nadszedł.